Dzień dobry. Witaj na moim kanale. Nazywam się Joanna Radwan. Poruszam się w przestrzeni Wielkie Tak. W swojej podróży dzielę się intuicyjnym przekazem świadomości, czyli sposobem, kochani, w jaki dusza nawiguje tutaj moją rzeczywistością, która zmienia się bardzo intensywnie i w czym bierzemy wspólnie udział. Więc dzielę się tym przekazem intuicyjnie z Tobą, badając miejsca, w których się poruszamy zbiorowo, to co wspólnie tutaj przechodzimy i też odpowiadając na Wasze pytania. Więc to nagranie będzie nawiązywało do takiego tematu, który wiąże się ze stwarzaniem. I bardzo dziękuję za pytania, które się pojawiają. Za każde pytanie, które się pojawia, oznacza to, że poszukujesz, że jesteś już teraz zanurzona w prawdzie i Twoje pytania potwierdzają to, że chcesz poznać, jak ona tutaj funkcjonuje w Tobie, w jaki sposób się w Tobie przejawia Wszechświat. Więc kochani, pytanie dotyczące stwarzania, z jakiego miejsca stwarzamy, jak to rozpoznać? Rozpoznanie tutaj jest bardzo proste, dlatego że to nie są żadne skomplikowane teorie, czyli sposoby, w jakich poruszamy się w nowych rzeczywistościach. Wręcz przeciwnie, jest to bardzo prosta recepta na życie. Po czym rozpoznać, że działamy, czyli stwarzamy z poziomu podświadomości, a po czym rozpoznać, że jest to kreacja, która płynie już z nowego miejsca, czyli z tej pustki, w której tworzymy tą nową rzeczywistość w nas. Kiedy idziemy ze starego programu z podświadomości, zazwyczaj nie mamy wtedy kontaktu z rzeczywistością, czyli przetwarzamy stare wzorce, a objawia się to tym, że patrzymy na świat, jaki widzimy, na konfrontację z ludźmi, z rzeczywistością, z nowym i każdym następnym momentem, jakby starymi ścieżkami, czyli nie widzimy w tym, kochani, radości, nie widzimy w tym nawet takiego, kiedy podświadomość tutaj rządzi, nie ma w tym nawet takiego zaproszenia do radości, jest to stary program, w którym nasz system trzyma nas. W takim etapie stwarzania, kiedy zaczynasz rozpoznawać, że to nowe bezpośrednio łączy się z radością, czyli to nowe zaprasza cię do tego, żeby przywołać tą radość do siebie, nawet kiedy widzisz, że stwarzasz ze starego schematu, tak jakby. W momencie, kiedy decydujesz się na nową rzeczywistość i kiedy postanawiasz upiec tą szarlotkę właśnie, o której była mowa ostatnio, z tego nowego, wtedy pozwalasz, żeby teraźniejszość wzięła tutaj stery nad tobą. Pozwalasz, żeby życie przepływało przez ciebie, żeby ten etap stwarzania tego ciasta, czy robienia różnych czynności, najlepiej fizycznie można tutaj potrenować. Dlaczego, kochani, fizyczność jest taka fascynująca? Fizyczność jest fascynująca, bo bezpośrednio nas łączy z teraźniejszością. Dlatego praca fizyczna, jeśli wykonujesz pracę fizyczną, to tak naprawdę masz dostęp do tej teraźniejszości. To jest niezwykły dar. Często jest bagatelizowany i w tym systemie starym postrzegany, jakby praca fizyczna była czymś niegodnym, ciężkim, gorszym. To są, kochani, stare programy, bo tak naprawdę otwierając tutaj wszechświat, patrzysz i widzisz, że masz bezpośredni kontakt z rzeczywistością poprzez właśnie pracę fizyczną, która pozwala ci używać twojego ciała fizycznego. Więc nawet jak masz proces, nawet jak myślisz swoje myśli, jak doświadczasz tutaj emocji podczas tej pracy lub ona jest dla ciebie męcząca i już jest dla ciebie trudna, ciężka, to budzi się w tobie świadomość, która otwiera ci podróż do tego, żeby rozpoznać, jaki jest cel tej pracy, jaką wykonujesz. Więc nie bez powodu tutaj otwieram temat bycia w fizycznym świecie, czyli wykonywania pracy fizycznej, która bezpośrednio cię łączy
z tym polem kreacji i można tutaj, kochani, potrenować sobie tą umiejętność właśnie stwarzania z takiego miejsca pustki, gdzie dotykając fizycznie różnych produktów, na przykład jeśli gotujesz, czy idąc na spacer, czy wykonując jakiś trening, łączysz się bezpośrednio z fizycznym światem, w którym mieszka Twoje ciało, bo tak naprawdę Twoje fizyczne ciało, jak sobie tak możesz wziąć ręce, tak żeby bardziej poczuć kontakt z ciałem, bo ja teraz daję mojemu ciału decyzję, żeby podnieść ręce w ten sposób. Moje ciało słyszy ten komunikat, został on wysłany z mojego umysłu, jest to świadoma decyzja i współpraca mojego ciała, mojego umysłu. Więc w ten sposób, kochani, trenując sobie to pole, które jest wokół Ciebie, możesz sobie rozpoznać i badać, w jaki sposób Twoje ciało wpasowywuje się w tą rzeczywistość, która jest wokół, która jest energetyczna. I kiedy pozwolisz sobie, aby być w tym fizycznym świecie, na początku trenować bycie nieruchomym, kiedy siedzisz, nie medytujesz, ale możesz siedzieć na krześle i tylko oddychać, i patrzeć przed siebie, i patrzeć, co się tak naprawdę tutaj kasuje z Twojego pola, a nie co z nowego się otwiera do następnego tematu rozgrzebywania. Ale kiedy siedzisz na krześle z wyprostowanym kręgosłupem i patrzysz przed siebie, dajesz sobie szansę, żeby zatrzymać ciało fizyczne. Więc ciało fizyczne nie jest tutaj już stymulowane żadnymi bodźcami. Pozwala tutaj na to uspokojenie systemu nerwowego. Twoje myśli zestrajają się z chwilą obecną. Jest szansa na to, żeby poznać to, co wykracza poza ciało fizyczne. Jest szansa na to, żebyś ty mogła bezpośrednio skontaktować się z tym polem kwantowym, które jest wokół ciebie. Właśnie decydując się na ten ruch, kiedy siedzisz nieruchomo. I oczywiście można robić tutaj różne medytacje kwantowe, to jest dosyć popularne teraz. Jednak taki kontakt, który nie angażuje nic z zewnątrz, jest bezpośrednim wglądem. Jest to coś, co jest Twoim absolutnym bogactwem, ponieważ nie było warunkowane niczym z zewnątrz. Było to Twoim odkryciem wewnętrznym, więc kiedy zaczniesz trenować taką umiejętność, załóżmy, jak rano wstajesz i siadasz na łóżku, pozwalasz sobie na to, żeby sen ułożył się, żeby ta energia z nocy ułożyła się w tobie. Możesz nawet zapamiętać swój sen albo możesz pozwolić mu odpłynąć. I możesz położyć sobie dłonie na swoich kolanach codziennie rano, jak wstaniesz z łóżka, wyprostować kręgosłup i wczuć się w to pole wibracyjne, dlatego że po nocy to pole wibracyjne jest wyraźne, subtelne. Można je po prostu poczuć. I kiedy wczuwasz się w tą swoją rzeczywistość, daj sobie kilka minut, żeby ułożyć się do tego, aby przywitać swoje ciało w tym nowym dniu, aby uśmiechnąć się do tego nowego dnia, aby poczuć zestrojenie z tym polem, które jest wokół ciebie, z tą materią, która cię otacza. Z tym nieznanym, które wydarzy się w momencie, kiedy wyjdziesz z sypialni i zaczniesz wykonywać swoje czynności. Ten moment, kiedy pozwalasz swojemu ciału dostroić się, dostroić wibracyjnie do tej teraźniejszości, która jest, kochani, dla nas dostępna cały czas, jest właśnie momentem, w którym kreujesz tą nową rzeczywistość. I teraz praca, którą tutaj wykonujemy, dzieje się z takiego miejsca, że pozwalasz sobie tutaj na radość stwarzania. Kochani, radość bezpośrednio łączy nas z tym polem właśnie nowej wibracyjnej energii. Radość, która płynie z naszego serca, płynie z naszej decyzji, jest wyborem, żeby tutaj dobrze się czuć, jest naszym osobistym wyborem. I ta radość może się przejawiać w różny sposób, w zależności jak Ty chcesz ją odczuwać. To jest jedno z takich naprawdę prostych narzędzi, dlatego że wszechświat jest bardzo prosty
i mówi prostymi zasadami do nas. Więc w momencie, kiedy widzisz, że stare programy się tutaj odpalają, widzisz swoją podświadomość, pierwszym krokiem jest poznanie tego pola i uznanie, że ono jest. Chodzimy tutaj w tym, co stworzyliśmy, czym jest tak zwana podświadomość. I co się dzieje magicznego w momencie, kiedy uznasz swoją podświadomość? Dzieje się taka sytuacja, która sprawia, że ten lęk przed tak zwaną ciemnością już nas nie dotyczy. Bo uznajemy, że to pole jest, że podświadomość w nas pracuje nieustannie. Więc tym samym kasuje się lęk przed tym, że coś nas wciągnie, że znowu wyjdą stare schematy, że znowu dopadnie nas jakiś stary wzorzec. Uśmiecham się do tego, bo już mam tutaj fajny etap realizacji z duszą, kochani, więc wiem, co to znaczy być w tym miejscu, w którym umysł, który doświadcza jakichś tam stanów wysokiego zjednoczenia, wchodzi później do życia i zaczyna bać się siebie samego, bać się, że znowu stare wciągnie, że znowu coś się wydarzy, że znowu stara karma wyjdzie na powierzchnię. Dlatego się do tego, kochani, uśmiecham, dlatego że to wszystko jest jednością. Więc tutaj właśnie kończy się przetwarzanie karmy, kochani, bo tak naprawdę ona nie istnieje, bo wszystko istnieje w tym czasie, jednym czasie, który jest dla Ciebie dostępny teraz. I w momencie, kiedy uznasz, że to nadal w Tobie pracuje, czyli zauważasz stary schemat, wtedy on już nie ma nad Tobą władzy, bo go po prostu zauważasz, czyli widzisz, aha, okej, czyli teraz nie mam kontaktu z teraźniejszością, nie ma we mnie radości, przetwarzam jakieś trudne emocje. Co to za emocje? Czy to jest czas, żeby się z nimi spotykać, żeby je w sobie uznać? Czy mogę powiedzieć tak do tego, co czuję teraz? Uśmiechnąć się, powiedzieć do tego tak, to jest w porządku, że tak czujesz. I teraz od razu zdecydować, że wybieram inaczej myśleć, że wybieram objąć w tym siebie i wybieram uznać to, przez co przechodzę właśnie z tego wyższego poziomu, z którego stwarzam tą nową wibracyjną przestrzeń. Tą przestrzeń radości, przestrzeń spokoju, w którym mogę odpocząć, przestrzeń obfitości, czyli wibracje duszy, w której chcę przebywać, w której zawiera się to wszystko, co doświadczam. I w tym momencie tutaj to dzieje się taka magiczna sytuacja, w którym dzieje się zespolenie tych dwóch światów, o tym, o czym też mówiłam już nieraz. Jednak wykładając Tobie teraz to, co już powiedziałam, zmierzam do tego, żeby tutaj to jeszcze bardziej podkreślić. Bo kochani, kiedy te dwa światy jednoczą się w nas, wtedy Ty jako człowiek doświadczasz naturalnie tej radości, podróży, przebudzenia, jakim jest poznawanie i odkrywanie kolejnych schematów i wzorców ego, a jednocześnie korzystasz z tej mądrości, która to ego prowadzi. Bo to, co rozpoznaje te schematy, wzorce ego, jest to właśnie wyższa świadomość, wyższa mądrość, która pracuje przez Ciebie. I to jest właśnie dowód na to, że masz dostęp do tej wyższej wibracji swojej duszy, która pokazuje Ci to, co w Tobie pracuje tak naprawdę. I tutaj dzieje się taka magiczna sytuacja, kiedy to zjednoczenie zaczyna się wydarzać w nas. To jest taki jeden z poziomów realizacji, powiedzmy, nazywając rzeczy w taki dosyć fachowy sposób. takie miejsce, kochani, w którym możemy żyć nasze życie i decydujemy się na to, że wkraczamy w rolę kreatora naszego życia, w rolę stwarzania naszego nowego świata, budując sobie tą, jakby to miejsce, w którym poruszamy się w tym nieznanym. Więc jesteśmy na etapie integracji ego
i z tego miejsca obejmujemy całkowicie, co się w nas wydarza. Zazwyczaj nazywa się to takim miejscem, kiedy jesteśmy już zmęczeni procesem, zmęczeni rozwojem, zmęczeni duchowością. To zmęczenie sprawia, że rozpoznajemy, jak ego tutaj ciężko pracowało, jak my pracowaliśmy tutaj ciężko właśnie z tego starego spojrzenia, z poziomu ego, uznając jego pracę, jak tutaj to wszystko było potrzebne, żeby być rozpoznane, poznane w nas, jako przygotowanie do tego, do czego jesteśmy prowadzeni z wyższego planu. Więc to przebudzone ego może służyć teraz sobie samemu, korzystając z tej nowej wibracji, do której jest podłączone teraz, korzystając z mądrości, do której ma teraz dostęp, poprzez właśnie wybór stanów, w jakich chce przebywać. Tak to wygląda. I kochani, jest czas, jest tutaj takie ciekawe miejsce, w którym może ego się zatrzymać. I często to miejsce doświadczałam sama ze sobą i byłam tutaj bardzo uparta, dlatego że jako wrażliwa, empatyczna istota namiętnie dążyłam do tego, żeby dobrze się czuć, bo czułam się wszędzie źle i wszystko przeczuwałam wokół mnie. Więc w głębi duszy wiedziałam, że to nie jest mój naturalny stan, że ciągle coś we mnie pracuje, więc odkrywałam coraz to nowsze aspekty w sobie i dążyłam do tego, żeby czuć się dobrze. I to jest potrzebne, dlatego że to pomaga nam zrozumieć, jak tutaj funkcjonuje ten system, jak tutaj działa ta rzeczywistość na Ziemi, kiedy ego przebudza się dla światła, kiedy idziemy za tą podróżą z ciałem, kiedy te emocje się w nas tak pięknie uwalniają. I kiedy jesteśmy w tym miejscu, że chcemy czuć się dobrze, tworzy się pewnego rodzaju schemat, do którego podświadomie później dążymy, będąc już w wyższych etapach realizacji, w których tak naprawdę czujemy się dobrze cały czas. I to jest takie fascynujące odkrycie. Postaram się to wyłożyć tutaj w miarę zrozumiały sposób, żeby uwolnić cię z tego miejsca, w którym pragniesz czuć się dobrze i rozpoznać to jako miejsce, które również się w tobie rozpuszcza. Dlaczego, kochani? Dlatego, że wszystko, co kiedyś było narzędziem, w pewnym momencie staje się pewnym etapem, który już jest za tobą, więc to narzędzie już tobie nie służy do tego, żeby iść dalej i tak naprawdę paradoksalnie staje się pewnego rodzaju zatrzymaniem, w którym tak naprawdę możesz rozpoznać to, co tak naprawdę czuje się w tobie dobrze. I tutaj chwila zatrzymania dla twojego serca. Dlatego, że twoje serce jest takim miejscem, w którym bezpośrednio przeczuwasz ten stan, w którym wszystko już jest w porządku. Więc tutaj dążenie do tego, żeby czuć się dobrze i czekanie na ten moment, aż będziemy czuć się dobrze i dopiero z tego miejsca zaczniemy nasze życie, staje się kolejnym kołem, w którym się kręcimy. I uśmiechnij się do tego, dlatego że jeśli w tobie jest już teraz rozpoznanie tego miejsca, oznacza to, że jest to moment, w którym odzyskujesz jeszcze głębszy wgląd i masz dostęp do tej wolności, którą daje rozpoznanie miejsca, że czucie się dobrze nie jest żadnym pomysłem, nie jest żadną ideą. Jest to wewnętrzny stan, stan, który nie wiąże się nawet z emocjami. Stan, który nie wiąże się, kochani, nawet z uczuciami. Jest to stan bycia, w którym doświadczasz tego wszystkiego. Stan bezpośredniej łączności z tym przepływem, w którym wszystko teraz się dzieje.
I zaproszenie do rozpoznania tego miejsca sprawia, że wychodzisz z więzienia czucia się dobrze, poszukiwania spokoju i rozpoznajesz, że to miejsce wibracyjnie już w tobie jest. I z tego miejsca, nawet jak przyjdą trudne dni, trudne momenty, będziesz przeczuwać jakieś wyzwania życiowe, które są nieodłączną częścią każdego życia. Przejdziesz przez to z zupełnie innego miejsca, dlatego że pozwolisz sobie na to, aby to wyższe zrozumienie objęło twoją podróż w tym, przez co przechodzisz. Więc kiedy pozwolisz sobie na to, aby sięgnąć tego miejsca, w którym jest po prostu czysta miłość i nie ma na tej miłości żadnej idei, koncepcji, pomysłu. I to jest jedyne miejsce, które jednoczy cię z życiem. Kiedy z tego miejsca zaczniesz wykonywać codzienne czynności, poznasz, czym jest ta pustka, w którym to nowe stwarza się w tobie tak pięknie. Poczuj to miejsce na chwilę, zatrzymaj się w nim, dlatego że już teraz masz do niego dostęp. Masz dostęp do tej wibracji. Jest to niesamowicie wzruszający moment. Moje serce czuje się teraz bardzo wzruszone, kochani, że mogę dzielić się tą wibracją z tobą. Że mogę cię zatrzymać w tym miejscu. Że mogę pokazać ci to miejsce. Pozwolić sobie i tobie odpocząć w tym miejscu. Że możemy razem wspólnie się tutaj zatrzymać. Kiedy zaczniesz przebywać w tym miejscu częściej, poznasz to, czym jest dusza, przeczujesz to, czym jest dusza, zaczniesz jej bardziej doświadczać w życiu i zobaczysz, że to, co odchodzi, to tak naprawdę wszystkie pomysły na to, jak masz się czuć, jak masz stwarzać, co masz zrobić, żeby było dobrze? Jak masz zerwać z przeszłością? Jak uciec od przeszłości? Jak już się jej nie bać? Wszystkie te pomysły, idee, koncepcje tutaj nie mają wstępu, kochani. Do tego miejsca nic nie ma wstępu. Bo w tym miejscu jest wszystko poznane, rozpoznane. Rozpoznany jest każdy etap, który przechodziłeś, przechodziłaś tak pięknie ze sobą. Taki moment realizacji, w którym te głębsze warstwy mogą zostać w tobie odsłonione. I tutaj z tego miejsca, kiedy tutaj następuje takie miejsce tej realizacji w twoim własnym ciele, kiedy bezpośrednio tego doświadczasz w swoim ciele, zaczynasz poznawać, czym tak naprawdę jest czucie się dobrze. Czym jest ten tak zwany błogostan, który przeczuwamy w naszym ciele. I w tym miejscu nie ma poszukiwań, żeby jakoś się czuć. Bo każda koncepcja na to, żeby jakoś się czuć, tutaj się rozpuszcza po prostu. Ona nie przetrwa w tym polu. I kiedy ty zaczniesz z tego miejsca działać, jednocześnie uznając to, co się pojawia po drodze i kłaniając się temu, pozwalając, żeby to się rozpuściło w twoim świetle. I kiedy zaczynasz działać z tego miejsca, nawet jak o nim zapominasz, nawet jak jesteś znowu w życiu i jest ten hałas, wydawałoby się chaos, w którym nie wiesz, jak się poruszać. I kiedy wracasz do tego miejsca coraz częściej,
ale konfrontujesz się ze światem i w momencie, w którym zapominasz o tym miejscu, przypominasz sobie o tym miejscu, nawet jak go nie czujesz i przypominasz sobie, dlaczego robisz to, co robisz, budzi się w tobie wtedy połączenie i pamięć tego miejsca. I kiedy z tego miejsca twoje ciało fizyczne zaczyna funkcjonować w tym świecie, i kiedy z tego miejsca twoje aktywności i twoje codzienne czynności zaczynają wypływać, tutaj buduje się nowe pole kwantowe, które tak naprawdę już tu istnieje. Nic nie musi się budować. Używamy tylko, kochani, pojęć, żeby zrozumieć to, jak funkcjonuje ten świat. Wiem, że to może być trudne na pewnych etapach do przyjęcia dla umysłu. Taki trening elastyczności, żeby pojąć, że to, czego szukasz, już tu jest, a jednocześnie zaakceptować, że nadal szukasz. Nie robić z tego kolejnych idei i duchowych koncepcji, ale naprawdę zrobić z tego takie miejsce, w którym zaczynasz wreszcie żyć. Zrobiłam sobie takie ćwiczenie, kochani, ostatnio, żeby zobrazować ci, jak to funkcjonuje w moim życiu. Na każdym etapie gdzieś tam, kiedy poznaję, że otwierają się jakieś nowe wyzwania przede mną, spotykam się ze swoim lękiem. Sobie siadam, biorę kartkę papieru, długopis i zapisuję swoje lęki. I jednym z tych lęków był lęk pod tytułem: boję się, że umrę. I teraz to, co się boi śmierci, jest tym, co odchodzi. I dusza dała mi tutaj wyższy wgląd, dlatego że od razu dostałam odpowiedź od duszy. Ciąg dalszy tego, kochani. Czyli kiedy napisałam sobie ten lęk na kartce, boję się, że umrę, dostałam odpowiedź. A czy teraz żyjesz naprawdę? I to otworzyło mi oczy. To otworzyło mi oczy. Zobaczyłam prawdę. Miałam szansę zobaczyć, że kolejne aspekty ego uwalniają się z mojego pola. Miałam szansę zobaczyć, że tak naprawdę nie żyłam do tej pory. I oczywiście z miłością przyjęłam ten wgląd, uznaję i patrzę sobie na to, jak to dalej się dzieje. Bo u mnie to nie działa tak, że z dnia na dzień nagle coś przeskoczy i tutaj eureka. Mam szacunek dla ciała i jego podróży, więc ta podróż jest stopniowa w moim przypadku. Więc ten moment, w którym otrzymałam informację od Wszechświata, czy teraz żyjesz naprawdę, był wzruszający, jednocześnie trudny do przyjęcia. Trudny do przyjęcia, bo jak to? To co to było do tej pory, jeśli nie moje życie? Czy nie można wreszcie odpuścić? I to jest właśnie to, kochani, kiedy te realizacje zaczynają się wydarzać. Być może jest to zaproszenie dla ciebie do tego, żebyś zrobiła ze sobą takie właśnie ćwiczenie, w którym wyciągniesz na powierzchnię najgłębsze lęki. A ponieważ żyjemy w ciałach fizycznych, które mają swoją ograniczoną żywotność i uznając ten etap podróży, w których żyjemy w tych ciałach fizycznych, kiedy spotykamy się z najgłębszym lękiem, jakim jest śmierć, ego boi się śmierci, kiedy mamy odwagę, żeby na powierzchnię sobie to tutaj wyłożyć, spotkać się z tym i zobaczyć, jaką odpowiedź tutaj dostaniesz. Dajemy sobie szansę do tego, żeby zobaczyć, czym jest tak naprawdę prawdziwe życie. Co to tak naprawdę dla nas oznacza. I kochani, co się dzieje ciekawego? Tutaj ego wraca. Tutaj ego wraca w przemienionej formie. Ego wraca z inną jakością. Wraca z inną wibracją, której po prostu
poznaje życie na nowo. I pewne aspekty już odejdą na zawsze przemienione. Będą służyć wibracyjnie do budowania tego nowego pola dla duszy. Ale pewne aspekty wrócą. Rozpoznasz w sobie te aspekty ego, które nadal są żywe, aktywne i które pracują tutaj dla ciebie, które ci służą. Więc duchowość nie jest to odrzucenie ego, kochani. W ogóle to słowo mi się nie podoba, jednak używam go, bo wydaje mi się, że w jakiś sposób rezonuje tutaj z tym, co tak uczymy się w tym świecie rozwoju, kiedy używamy terminu ego. Być może znajdę jakieś inne zastępcze słowo na to w przyszłości. Jednak kiedy używam ego, mam tutaj pełne zrozumienie dla tej podróży, którą ja przechodzę, bo gdyby nie moje ego, to ta treść nie wypłynęłaby do ciebie, bo tylko ego może tutaj mówić do ciebie, kiedy pozwalam, żeby dusza przemówiła przez właśnie tą strukturę, kochani. Więc jak tu siebie nie kochać? Jak tu siebie nie kochać, kiedy przez ciebie dzieje się ta miłość? I kiedy ona może się dziać tylko właśnie w ten sposób, jak ten kanał zostaje w tobie otwarty. Więc to jest, kochani, właśnie to miejsce i wibracyjnie masz szansę poczuć to miejsce, słuchając tego nagrania, właśnie to miejsce, które ja nazywam, kochani, domem. Dla mnie dom to jest właśnie to miejsce, które daje ci teraz odczuć, w którym możesz odpocząć, w którym możesz poznać, co tak naprawdę się dzieje. W którym możesz rozpoznać, jak funkcjonuje tutaj twoja własna rzeczywistość. Rozpakować to, rozpoznać, uśmiechnąć się do tego, ale już tym nie grząznąć. Usiądź sobie tak, jak siedzisz na krześle, jeśli mnie słuchasz na siedząco. Usiądź sobie na tym swoim pięknym krześle, rozłożyć się w swoim życiu, uznać, że to wszystko, co jest, jest dokładnie takie, jakie ma być na dany moment. Gdyby miało być inaczej, to by zapewne było. To jest taka fantastyczna mantra, którą dostałam, kochani, od duszy. Za każdym razem, kiedy mój umysł biegnie i próbuje gdybać sobie i kiedy za tym gdybaniem jeszcze otwiera się jakieś poczucie żalu, że życie mogłoby wyglądać inaczej, gdybym zachowała się inaczej, gdybym powiedziała coś inaczej, albo gdybym tego nie powiedziała. To w momencie, kiedy spotykam się z tą uniwersalną prawdą w sobie, w której uznaję, że to było wszystko potrzebne, zostawiam całą duchowość tam za drzwiami. Całą duchowość, tą grę, szukanie rozwiązań zostawiam za drzwiami. Jestem w tej prawdzie, że wszystko jest dokładnie w idealnym miejscu. Wszystko wydarzyło się dokładnie w idealnym czasie. Wszystko jest dokładnie takie, jakie ma być na ten moment, jaki jest teraz. To jest zaproszenie do bezpośredniego spotkania się z życiem. Na takie zaproszenie nie ma żadnej teorii. Nie napisałam, kochani, na to żadnej książki na ten temat i nie wiem, czy kiedykolwiek napiszę tę książkę, chociaż miałam ambicje tutaj do wielkich rzeczy. Jednak nie wiem, jak mnie poprowadzi dalej dusza. Zobaczymy, czy zbiorę kiedyś jakieś treści i ubiorę w książkę. To jest zaproszenie do bezpośredniego spotkania się z prawdą, która rozpuszcza każdą myśl, każdą koncepcję, każdą nową ideę, która pomaga ci odpocząć i jednocześnie cieszyć się tą podróżą, bo właśnie radość jest tym miejscem, które aktywuje to stwarzanie z nowego pola. Zatrzymam się tutaj i zostawię cię w tej wibracji. Popłynęło dużo treści, więc być może dużo nowych rzeczy się w tobie otworzyło. Być może nic kompletnie z tego nie rozumiesz. I to też jest w porządku. Jest w porządku, jeśli mnie nie rozumiesz.
Masz prawo nie rozumieć tego, co teraz otrzymujesz. Ale to, że słuchasz, otwiera cię na to zrozumienie, które wydarzy się we właściwym dla ciebie momencie i czasie. Tak naprawdę, kochani, niewiele tutaj jest do zrozumienia. Dlatego to, co teraz robisz dla siebie, jest absolutnie wyjątkowe. Kiedy stawiasz się do tej podróży i kiedy robisz to, co robisz dla siebie w rozwoju, kiedy spotykasz się z każdym momentem, kiedy szukasz odpowiedzi, kiedy uznajesz w sobie te wszystkie części, które nie potrafią zrozumieć, które myślą, że robią coś nie tak, które ciągle szukają prawdy, które ciągle wydaje się, jakby się wgubiły w tym życiu. To jest zaproszenie do bezpośredniego spotkania się ze swoją własną miłością, ze swoim własnym sercem, do objęcia siebie całkowicie, kochani. I kiedy będziesz w sobie mieć już na tyle odwagi, żeby zostawić to, co wiesz, intelektualnie i spotkać się z tym, co wiesz w swoim sercu, wtedy te dwa światy będą miały okazję tutaj współpracować ze sobą. Bo będziemy potrzebować tych dwóch światów. One są nam potrzebne do tego, żeby się tu poruszać. Więc otwórz się na przyjmowanie tego, co właśnie otrzymujesz. Dziękuję za to, że jesteś, że słuchasz tego przekazu. I do zobaczenia znowu, kochani. Jak pojawiają się kolejne pytania, jestem tutaj dla ciebie. Mogą to być pytania dotyczące każdej sytuacji. Jestem otwarta tutaj na współpracę. Jestem dla ciebie. Do zobaczenia znowu.